Muzyka ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Someday You Will Return Któregoś dnia powrócisz A więc my któregoś dnia, czyli dosłownie dwa dni później, powróciliśmy do tej oto cudownej tajemniczej gry no muszę przyznać jestem naprawdę zaciekawiony nią. Za chwilę powiem wam anegdotę na temat mm, anegdotę no historyjkę na temat prawie straconego save'a, prawie straconych save'ów w tej grze, ale zanim <coughs> przepraszam, postaram się zobaczyć czy ja wszystko mam a właśnie, tutaj widzicie gra też zapisuje się w konkretnych w konkretnych momentach i teraz nie wiem czy ja tutaj wziąłem te nie wziąłem chyba tych patyków, a one są tutaj, zobaczcie, one są z powrotem tutaj, mimo że je wyjąłem, nie? I teraz pytanie, czy one są u mnie w inwentarzu, ale są, widzę, że są, mimo że tutaj gra jakoś nie zapamiętała I teraz tak, nagrywanie, nagrywanie gier e, przedpremierowo nosi ze sobą pewne znamiona I zawsze jest pewne ryzyko nagrywania dla nas, tak, twórców nagrywania przedpremierowo Ponieważ okazało się, że schrzeniły się savey. odpalam grę i nie mam w ogóle swoich zapisów i to było dla mnie bardzo smutne. Nie chciałem stracić całego progresu, godzinę, jeszcze wszystkie znajdźki. Ale napisałem do twórców i metodą prób i błędów, moich, moimi własnymi również testami tego, co to może się stać, okazało się, moi drodzy, że gra po aktualizacji do wersji ostatecznej zmieniła tak tzw. Saves Location, czyli za, folder zapisu gry. Dzięki temu dowiedziałem się też, że jest stworzona w technologii Unreal Engine, gdybyście byli ciekawi. Więc nie jest to Unity. O, to jest ciekawe. Kobieta. Do której sięga mnóstwo rąk. I też zastanawialiście się tutaj, czy przypadkiem takie miganie światła to nie może być jakiś mors, albo coś w tym stylu? Ale tutaj nie, nie sądzę, chociaż z drugiej strony. Może każde to miganie to jest kropka. Kurczę, czy to może oznaczać, że. Nie, powiem szczerze, jest raz jedna, a potem jest chyba pięć, sześć. Albo sześć razy miga, albo jeden raz miga. Czy to ma znaczenie? Gram, ta gram ma takie zagadki ciężko powiedzieć no ale dobra, chyba będziemy mogli w takim wypadku naprawić na razie e, spróbujmy naprawić na początku naszą tutaj drabinkę o, już jest naprawione, proszę bardzo potrzebuję gwoździ, mamy tu jakieś gwoździe z tego co widzę o, pięknie Zaawansowany crafting Proszę bardzo, ale to nie jest jeszcze koniec roboty, widzę, że mam 50%. No tak. Szczebelków brakuje w kilku miejscach, a ja, czy taki trochę mały... <grybina> simulator> drabina Simulator. Mechanic Simulator. Ciężko powiedzieć, jaki jeszcze Simulator. Kurczę, no dobra. Nie wiem jeszcze, do czego mi jest ta drabina, Na razie naprawię, ją w ciemno w sumie, nie? Ale faktycznie, ma to sens. To jest to. be być bardzo using these. Yeah, Craftsman mamy achievement. Teraz pytanie tylko po co mi ona jest? Do czego mi ta drabina jest potrzebna? On podniósł drabinę stojąc na niej? Być może potrzebna mi jest po to, żeby zejść tu niżej. No jakieś kabelki. Też wytłumaczyliście mi w komentarzach, że no to są takie specjalne struktury, żeby przede wszystkim móc strzelać do najeźdźców z na zewnątrz bunkra. I przede wszystkim, żeby jakieś tam odłamki czy łuski nie, nie zraniły, to, to tak specjalnie taki, taki kształt ma. Z tego co tam powyczytywałem. Więc to ma swoje to ma swoje plusy i minusy. To i tak nie mogę spać, Tak napieram i nie mogę tu i tak spać. Więc prawdopodobnie może ta drabina jest mi potrzebna, żeby zrobić ten taki mostek. Tak? W tamtym miejscu. I teraz pytanie: czy w tym świecie mroku, który jeszcze nie wiemy, jak nazwać, czy w tym świecie istnieje coś takiego jak. Znajdźki? Czy tu też da się wyszło? To byłoby dziwne, prawda, gdyby w takim momencie w takim miejscu... Ale tu ciemno. O. O, jakie przejście znalazłem, zobaczcie. Ciekawe, czy to jest fabularne przejście? Ojej! O kurcze yy, czy w takim miejscu też można nazywać jakieś sekrety? Tu coś jest. Co to jest? Wiecie co, to wygląda, jakby tu też był plecak. Znaczy, bo to wygląda zupełnie tak samo, ale tu nic nie ma. Czyli odkryłem miejsce, w którym myślałem, że będzie coś sekretnego, przybitego do tego do tego drzewa, ale tu nic nie jest przybite. Przynajmniej. Czy wiecie, na razie nie mam jakby możliwości nic z tym zrobić. Nie wiem, czy w przyszłości będę miał coś z tym zrobić, czy mógł, ale nie widzę nic tu. O, czekaj, tu jeszcze zejście. O nie, tu można spaść. Nie wiem, czy w tej grze da się zabić, tak po prostu spadając, ale... Kurczę, jestem rozżalony. Idę do jakiejś tak, takiej tajemnej lokacji, która wydaje się być sekretna. Nie znajduję tam nic. Ogarnął mnie mały smutek. Okej, okay, to jest pewnie miejsce na to, żeby położyć, czy nie? Nie, to nie jest miejsce, żeby położyć drabinę, chyba? Chociaż może? Tam. Muszę tak, bo teraz w sumie widzicie, no jak trzeba. Tak, znamy ten dialog jeszcze z poprzedniego odcinka. a Po prostu. Yy, wiecie, trzeba pamiętać i zauważać, kiedy miga ogigonka zapisu gry i wtedy zapisywać, żeby nie tracić żadnego progresu. Ale rozumiem, że to będzie się tego zastanawiał tak samo. Tutaj nie potrzebuję już więcej akcji. Tak, widzę, że będzie zastanawiał się nad tym samym. Też trochę pozmieniałem dźwięki, w sensie głośności różnych dźwięków, dałem głośniej teksty, które mówi bohater. Trochę ciszej pozostałe dźwięki, żebyśmy po prostu mieli przede wszystkim słyszeli jego głos, bo czasami jest za cicho, czasami za głośno. Mam nadzieję, że to już w ostatniej wersji twórcy poprawili. A, tutaj mamy do użycia drabinę, Ok, Dobra, drabina jest, ale moi drodzy, zanim opuszczę to miejsce, bardzo mnie ciekawi, czy jestem. czy Ja tu już znalazłem wszystko, co było do znalezienia, tak? Bo ja bym się chciał dokładnie rozejrzeć. Do bunkra wracać raczej nie trzeba. No właśnie, skoro idziemy tam, to dlaczego tamto miejsce nie miało żadnego sekretu? Bardzo mocno mnie to zastanawia. Tutaj moglibyśmy. Wciąż moglibyśmy wrócić, ale raczej. Nie sądzę, żebyśmy musieli. Więc ja nie wracam do tego bunkra na pewno, bo tam cały czas ta bestia rezyduje. A tu mamy jeszcze. Tak, ale tutaj tylko i wyłącznie znowu, być może z różnych miejsc mogliśmy znaleźć i wyciągnąć, ym, z różnych miejsc mogliśmy wyciągnąć te nagrobki, tak? Coś bardziej, no te drewniane części nagrobków. Krzyże, o! Krzyże, dobra. No, bardzo mnie smuci. Smuci mnie zaiste w takim wypadku sytuacja. Smuci mnie bardzo, że tamto przejście jest puste i nic tam nie ma. Nic, nic. No, doszedłem do jakiegoś Wyglądało na to, że sekretu, a nic tam nie było, ale jeszcze się rozejrzę. Ale tu byliśmy, tak? Tutaj jest ten cały dziwny mikro -ołtarzyk. Tu przejścia nie ma. No dobrze, moi drodzy, zostaje, zostaje, zostaje nam do rozszyfrowania. Być może to, że te jakieś błędy w save'ie mi wyskoczyły. Nie wiem, czy przypadkiem, chociaż no, załadowałem grę normalnie, czy tamto przejście, tamto miejsce, które niby odkryłem, czy ono rzeczywiście skrywa o tutaj jakiś sekret, czy nie. Powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że nie mam nic, może tam trzeba, a może wiecie co, może tam się da wyjść, jak wrócimy do, do tego, do właściwego świata, bo może, może w taki może trzeba zapamiętać to miejsce i coś tam będzie, właśnie, może coś tam będzie jak wrócimy. O. What the hell is that? Fuck! O, Jesus. Czy to była znowu ta bestia? O matko, gdzie my jesteśmy w tym momencie? Coś tam łazi I Ktoś tu spadł Czy to córka? To Stella? It's so nice you dropped in. <laughs> Who are you? Do you care? Yeah. <laughs> How sad for you. Am I dead? Not yet, Daniel. It was a long way down. I did fall. Forever. Maybe you live. Maybe you don't. Hmm. Nothing you can do about it. Why am I here? You need to see the truth. Layers and layers of lying, you. Such a little liar. Better stop, or you'll never find what you need. The only thing I need is Stella. Stella is not a thing. People are not things, silly you. Maybe you'll find her. Maybe not. Better tell the truth, Daniel. Why? Where is she? Where is my daughter? Do you even know what she loves? Please stop. <coughs> oh, what a nightmare! I've never loved sunshine more. Telephone's oh, Vonnie. That sound, it's my phone. Oh yes. Okay. Uh, no way. This could be my only chance. Stella, is that you? Oh, oh, oh. Where, where are you? I'm fucking oh, fuck this cell. I couldn't understand a word. Did did she say camp? I should know my way there blindfolded. But I'm drawing a, a total blank. And maybe I can find the camp on this map. Okay, musimy znaleźć gdzieś. Obozowisko, które w sumie było pokazane na tym drzewie poprzednio, co widzieliśmy. Okej, okay, na mapie możemy spojrzeć. Proszę bardzo, turystyka. O, new collectible. Ko turystyka ee, w Czechach. Czes a, i tam CK, czy tam KC, to również jest oczywiście jednostka e, upojenia alkoholowego. <laughs> Nie, to są ko korony czeskie. I'm here. Okej. Okay. I have to follow the blue trail up to the and then the yellow path down to the camp. It isn't that far. Okay. czyli niebieskim szlakiem, a potem żółtym szlakiem w prawo. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś to zapamiętamy. Bunkier, O właśnie gdzie jest ten bunkier? War bunker. O, to jest nawet. bym powiedział, że jesteśmy obok tego bunkra. Czy można do niego jeszcze wejść? No, dobre pytanie. Tutaj to to my też mamy jakąś. Strasznie mnie denerwuje to, że jednak skacze. No, jesteśmy z... koło bunkra. Tylko z drugiej strony. za nim. Strasznie skacze ten ekran, jak próbuję doładowywać jakieś elementy w plenerze. Dobra, jest niebieski szlak. To wiemy, że musimy pójść niebieskim szlakiem. A skoro gramika żeś niebieskim szlakiem, to co zrobi, Staszek? Spróbuję zbadać ten teren teraz już w świecie normalnym. No i spójrzcie. Zaiste. Faktycznie. Proszę bardzo. Jesteśmy przy tym bunkrze Przed chwilą tu działy się jakieś różne dziwne rzeczy, ale Nie byłem przytomny wtedy Albo cokolwiek innego się wydarzyło Wejść już się nie da Klamka ułamana Pytanie brzmi tylko Zielony szlak Proszę bardzo Tutaj znaleźliśmy ostatnią łopatę Wszystko się pozmieniało Cześciutko, ale tutaj teraz możemy wyszukać Jakichś elementów, być może będą jakieś znajdźki Kurczę, ale cały czas widzę jakieś roślinki? Nie cholery nie mogę ich jeszcze zacząć zbierać. To mnie trochę martwi, że będę musiał... Nie będę chyba musiał wracać całą tę drogę, żeby móc je nadrobić, prawda? A i zobaczcie. Hmm. Are for that. Wydaje mi się, że to może być ten most, po drugiej stronie byliśmy. Pamiętacie, byliśmy po drugiej stronie tego mostu, szliśmy naokoło. Tak, i to, ale tutaj nie ma już tej, tej dziwnej energii. To zawsze jakiś plus. Nie ma jakiejś dzikości tutaj za bardzo, dobra. W porządku. No to możemy chyba iść dalej. Tylko no widzicie, sam jak ten ekran skacze. Jest to dość frustrujące, bym powiedział. Wiecie co? zobaczymy przy okazji jak wyglądają ustawienia graficzne. Może byście byli zainteresowani tym. Video settings są na high ustawione ogólnie. Nawet gdybyśmy dali zobaczyć na low wszystko. To bardzo fajnie, od razu się O widzicie? O i teraz pytanie, czy jest ho, ho. Różnica jest spora, prawda? Na low, ale przynajmniej nie ma tego skakania ekranu. Także no może w jakiś sposób jesteśmy w stanie zneutralizować te efekty po prostu szukając odpowiedniego ustawienia. Ja poszukam. Dobra, troszkę poprawiłem u układ i jakość graficzną. Przesuwałem suwaki. Trochę zniżyłem przede wszystkim jakość ee, cieni. Cienie tutaj chyba najbardziej dawały po, po tyłku. Chociaż jeszcze trochę widzę, że skaczę, ale już zostawmy to. Mam nadzieję, że będzie to, w razie czego, dobrze, o, dobry odbiór będzie mimo wszystko wasz. Jak będzie jakiś problem, to oczywiście zgłaszajcie, to postaram się na następne odcinki przygotować jeszcze lepiej to. No, ale tak jak mówię, no to wszystko też zależy od miejsc, do, w które idziemy. Ale to mnie tu, mi, tu mi, ta gra mnie nietypowo nie, 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 wręcz, wręcz wciąga, żeby po prostu zacząć ją eksplorować dokładnie. Patrzcie, są czerwone wstążki, znowu. Mimo, że nie idziemy niebieskim szlakiem, chociaż idziemy wzdłuż niebieskiego szlaku. E, równolegle do niebieskiego szlaku O Proszę bardzo Jakaś taka mapka, tu jakiś jest magnes narysowany? Ojej, czy tu można się wspinać? Spójrzcie na to Wygląda jak miejsce wspinaczkowe Tylko, że... Aha, brakuje mi tutaj czegoś, jakiegoś zaczepu Okej okay. Żeby móc dostać się tam na górę I tam jest zielony szlak co ciekawe, bo my mamy z obozowisko jakieś. My mamy my, my, my iść niebieskim szlakiem, ale jest wstążka, także. No, mimo wszystko, jest to zielony szlak. Nie niebieski. O, gra, teraz widzicie, teraz się właśnie zapisała. No dobra, idziemy tędy na razie. Na razie robimy fakty system. Zobaczymy, co tutaj uda nam się znaleźć, idąc tędy. No, bo właśnie, to nie jest niebieski szlak, a mimo wszystko pojawiają się wstążki. Więc teraz pytanie, <noise> o co chodzi? Czy niebieskim szlakiem nie dało się przejść? No właśnie, bo to jest takie włamywanie się ze schematów. Już raz pożałowałem i pożałowałbym bardziej, nie idąc e, tak jak grakarze, czyli no masz iść niebieskim szlakiem, ale może coś by się tam wydarzyło, co by nas zboczyło z tego niebieskiego szlaku. No i właśnie nie wiadomo jak to do końca. Rozumieć, ale na razie sobie łażę Po okolicy O Proszę bardzo I co to znaczy? Od obozowiska mamy wejść po schodach, zobaczyć roślinę I znaleźć czerwone pudełko? O co może chodzić? Czy co, może trzeba robić screenshoty tych miejsc? Nie mam czegoś, a może w telefonie mam robienie zdjęć? Track O widzicie? Tracking chyba działa. Aha, dobra. Już nie. Okej, okay, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. O, w ogóle daleko. No dobra, ale chodzi na to, że jesteśmy bardzo daleko od niebieskiego szlaku, którym mieliśmy iść. Ale jest rysunek. Więc może ten rysunek coś oznacza. O, patrzcie. No i kurczę. Kolejne roślinki. Wiecie, co no, mam wrażenie, że będziemy chodzić jeszcze po tych lokacjach w przyszłości. Tylko po prostu na razie nic nie możemy tu znaleźć. No biorąc pod uwagę fakt, że kurczę. Najbardziej mnie cały czas zastanawia tam to miejsce, gdzie nic nie było. W tym świecie duchów marzeń. O, proszę bardzo. A przynajmniej jest jakaś nagroda <grymna> za, za tę eksplorację. O i znowu kwiatek! No i powiedzcie mi, że to nie jest istotne, no. Proszę bardzo, jest niebieski szlak. Wróciłem na niebieski szlak, gdzie po drodze cały czas widzę mnóstwo różnych kwiatków. Te, po...

Ktoś mi oddał ten telefon. Przecież. Ławeczka O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny papierek. No, przypomnę, sprzątamy las przy okazji, to dobre rzeczy robimy. No. Ja no, idę na razie fabularnie, tak? Ewidentnie widzę, że mogę też pójść niefabularnie. Innymi ścieżkami, gdzie są czerwone, faktycznie wstążki, ale. No na razie idę względem tego szlaku, który mi kazali iść. Wszędzie znaki. Wiecie co? Czy to jest droga krzyżowa? Tak sobie teraz... strzelam, ale może to jest jakaś forma trasy, która ma odzwierciedlać drogę krzyżową. No to wygląda jakby miejsce było znowu jakieś sekretne. Aha! Kwiatek. No kurna... nie wyczymię. Czy może... Czy, mo czy może... Czy Daniel już może zacząć zbierać kwiatki? Halo? <laughs> o, coś tu... A tu się można wspiąć! up. I had more time, I'd climb up. No, a co? Nie masz czasu? Opie. Znalazłeś miejsce, które może być istotne, i nie chcesz się wspinać? Daniel, bo będziemy musieli porozmawiać. Co za Daniel? No dobra. Idźmy. Idźmy, bo ja bym chcę zobaczyć, jak się bawi tutaj w żelarstwo. Kolejne. Kolejne. 12 powinno być takich miejsc, tak? Droga krzyżowa. O-o! Nie podoba mi się znowu to coś, co tutaj. E? Coś tu jest. Coś tu ewidentnie jest. Ale niestety nie wiem co. To jest to coś, co spotkaliśmy wtedy na moście, prawda? Tak, ewidentnie zaburza tam trochę, tak jakby to było mega gorące w sumie. Tutaj mamy kolejną. Czy w ogóle jest napisane, która to jest? Z kolei już, to jakieś kółko jest narysowane, być może to jest istotne. Dobra, kolejny obrazek. Czy jest ich rzeczywiście 12? Może ktoś z Was liczy? Co to? Być muzyka może być w grze, po prostu, ale. Jest jakąś kaplicę? Więc pójdę bokiem, oczywiście. Tu wypatrzyłem kolejne przejście. I co my tu mamy? Kolejny kwiatek. Zawalone drzewo. To moja tutaj, no, spójrzcie, kiedy jest piękne. Bardzo ładne. Okej, okay, zawalone drzewo. Ale fajna miejscówka. Dobra, ta muzyka może oznaczać, że doszliśmy do czegoś fabularnego. No, być może, no trzeba odwiedzić koniecznie tamtą, tamtą kaplicę, którą tu widzimy. To jest bardzo fajny jest język polski. Mówi się tamtą kaplicę, ale już bym powiedział tę kaplicę, nie? Więc no właśnie. Cała magia języka. No dobra, same tu mamy. Niestety, jakby polski język nie przewiduje formy tamtę, Skoro jest tę, to jest tamtą. Czyli co, jakaś kaplica świętego. Klimenta? Bardzo ładne miejsce, rzeczywiście. O taka. Uj, jakie białe, fajne drzewko. Zacząłem się zastanawiać, czy te drzewa są wszystkie, wszystkie mają swoje własne asety. Wiecie, to już takie skrzywienie, tak? Patrzę, czy na przykład te drzewa dwa są tymi samymi drzewami, tylko obróconymi. Czy każde drzewo jest unikalne? Coś mi się wydaje, że to może być to samo drzewo, tylko jest lekko obrócone. Wiecie, no tak patrzę, analizuję po gałęziach. Nie, ale to taka, taka malutka taka obserwacja, na które pewnie nikt z graczy nie zwraca uwagi. No ale mnie oczywiście musi zboczyć w różne kierunki. Co my tu mamy? Fresh snowflakes again. ale znowu świeże konwalie. Teraz pytanie kto. P -p Pamiętacie Babę Jagę z pierwszego odcinka z naszego spotkania? E, ona tam mówiła, że rocks, coś tam, że all falls down. Kałąś spadła, my spadliśmy. Dużo czy spada w tej grze? O, umyłem rączki. Proszę bardzo. Pamiętajcie, myjcie ręce, szczególnie teraz, w dobie koronawirusa. Ok, co my tu mamy? Ogródek? Dużo, dużo ziół. Mi się wydaje, że tutaj wreszcie jakby zaprezentuje może nam, kurczę, Daniel swoje znajomości. Bardzo ładne miejsce na sekret. E, swoje znajomości alchemiczno-żelarskie, herbalistyczne. Kolejny kwiatek. Dobra, idźmy do tej kaplicy, bo tu widzę, że będziemy jeszcze łazić. Coś czuję, że będziemy tu jeszcze przychodzić, patrzeć. No i ja jestem z tych graczy, którzy nie spieszą się z fabułą. Nie wiem, czy wy to tam lubicie, czy nie lubicie, bo to może kilku nowych widzów tutaj przy okazji będzie oglądać. Trafi może na ten kanał przez, przez sam Jeśli ktoś z was trafił na ten film. Przez poszukiwanie materiałów na temat tej gry, dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy ile osób ogląda tę grę dlatego, że zna mój kanał, a ile osób poznało tę grę właśnie dzięki na przykład mojemu filmowi. tam jakąś wiadomość, zaraz sprawdzimy. W sumie to jest ciekawe, tak? I dlatego zastanawiam się, dlatego mówię, tak? że ja jestem tym graczem, który no to głębnie lubię eksplorować, wejdę w każdy zakamarek, nie spieszę się z fabułą, lubię się cieszyć tymi wszystkimi delikatnymi sekretami. Pięknym, pięknym tej natury. Naprawdę to jest piękne. To, to kurcze cieszy oko w każdym miejscu. To jest niesamowita rzecz. To jest niesamowita rzecz. Bardzo mi się podoba to. A też mi się podoba tak zwany pacing, czyli tu mamy jakieś jebudu, coś się dzieje, a nagle spokojnie. Ładnie. Zobaczcie, jaka piękna okolica. Tam jest mapa. Możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy. To wygląda jak miejsce, gdzie na przykład są odprawiane Są ławeczki. O, co tu jest? O! How possible? Zegarek? Tunel? Może trzeba znaleźć łopatę? Albo, co lepsze, stworzyć sobie łopatę. O, to już chodzenie po krzakach, no to już mi ciągnie, prawda? Co to, to, to dużo chcę survival'e, teraz gram, to ciągnie, mi, już mi coś pościnał, pozbierał paplatyczki. No to nie o to chodzi. Jestem teraz tutaj. Dobra, dotarliśmy. Co ciekawe, że no kurczę, dalej cała droga tutaj zielona jest jakby z, z, z Boy's Oak. Jeszcze do, do eksploracji. No, jeżeli się okaże, że tam dało się iść, nie wiem, może jakiś drugi przebieg albo live z wypełniania tej gry na maks, ale oczywiście zakładając, że w ogóle będzie kolejny odcinek, no, bo wiadomo, u mnie to jest też tak, że. Staram się zbadać Wasze zainteresowanie po dwóch odcinkach i zobaczyć, czy będziemy grali dalej, ale kurczę, gra mi się podoba, ale naprawdę to jest bardzo ładnie zrobiona. Co jest też mocno ciekawe? Znowu jakiś obóz. Pójdziemy sobie dookoła. Może da się wejść do środka. O co to? Co to jest? Huh. A small portable stove. He o. Come in Andy. o! Zestaw małego, kurczę, kucharza. Notatka. Sounds like quite a story. I can imagine Ida's face if I did something like that to her. Shut a time. I can't believe how far you you'd go to win a bet. You were so afraid I would make it easily up the trail with the pack and you would have to make dinner that you just had to cheat. Bricks, you bastard, you put bricks in the pack. Don't bother calling me again. Oh, and I really hope you know your way around the woods because I took your compass, water, food and flashlight, but no worries, I left you the cook stove, pot and your damn bricks. Cheers. Ale ktoś był niemiły. Co to robi? A, możemy teraz tak przeczytać o wiele. Dobra, ok. Fajne jest to, że w grach rzeczywiście jak coś jest pisane ręcznie albo niewyraźnie, zawsze dają też opcję przeczytania sobie po prostu w taki bardzo klarowny sposób. Mamy imbryk. Tak to się nazywa? I jeszcze cegły, no ktoś schował cegły. No dobrze, Okej. Okay. Co mamy tutaj? Nature of triby? Czy co? To wygląda trochę jak nauka mandragora oraz pretrum. Dobra, e, tutaj jakby e, pozdrawiam z sierżantową, która to jest naczelną zielarką naszą. Proszę bardzo tutaj wytłumaczyć w komentarzach co my tutaj widzimy, coś więcej na temat tych roślin może, bo sierżantowa ma tutaj takiego triggera na, na różne zielarskie elementy, więc zapraszam serdecznie, możecie też wyszukać jej komentarz potem w po jakimś czasie, musi na początku to obejrzeć. Eee, poszukać komentarza może z jej, tym, z jej, z jej komentarzem właśnie, a propos. Chociaż sierżantowa też tutaj zajmuje się jakby dopełnianiem napisów, tak, więc Teoretycznie będzie tu już miała swój komentarz, <coughs> przepraszam, przygotowany, zanim odcinek wyleci, bo ona tutaj jakby dopina e, komentarze, do, ko, dopina napisy, przepraszam, napisy, napisy do filmów. O, mamy kolejny element, dobra, jest, St. Clement Monastery i to możemy trochę poczytać też o tym, tu tłumacze nie muszą tego tłumaczyć, bez przesady, tu mamy jakieś informacje, czy można wejść do środka, no właśnie, ja bym tutaj... A ja nadal myślę, że jak wezmę jakiś łom, czy jakieś młot, to się tam dostanę I kurde, lód będzie jakiś w środku Tak. Chyba kurze ciepły lód Lód paczkowany No dobra, okej okay. W takim wypadku, hm No idźmy dalej, mamy dwie ścieżki Wiem, że mamy dwie ścieżki Pójdziemy teraz taką nieoczywistą ścieżką, bo to nie jest moim zdaniem ścieżka niebieska Aha no, nie Herb Garden! Możliwe, że tam będą znowu jakieś ziółka. Where is the key? The key for my keyhole Nie wiem co mnie teraz naszło, ale... No szukam jakiegoś klucza prawdopodobnie. Że tu jakiś klucz jest? Mogę kucnąć? Zobaczyć tu ławeczka. O O! Pod ławeczką coś jest? Nic nie jest. Kurde Człowiek myśli, że coś znajdzie. Trzeba pamiętać, że... Szanowny kolega Daniel nie potrafi skakać. Co my tu mamy? Jeszcze się zdziwisz. Jeszcze się zdziwisz, kolego Danielu. Co to są za jakieś takie krasnale? O, żółty z niebieskim się przecina. Żółty z niebieskim, proszę bardzo, nie ma Dalton i Niektóre drzewa są tak właśnie dziko. Pozaznaczane niektóre miejsca. Też mnie ciekawią te symbole. Ło! Teraz tam dużo do wczytywania, to trochę skacze. Ewidentnie, gra ma jakieś performance issues, ewidentnie. Będę... Mam dobry komp i nie powinny takie rzeczy skakać. No w żadnych innych grach nie mam takiego skakania, akurat w że mam. Niebieski szlak. Mnie trafi zaraz. Eee... W sumie wszędzie jest niebieski szlak. Gdy nie idziesz, człowieku, niebieski szlak. To my idziemy w kierunku tamtej old castle. Cholera, wieczy, nie będziemy do tego zamku i tak musieli się udać. Wygląda jak taki wiecie. Endgameowy boss location. Do tej pory nie znalazłem jeszcze żadnego. Jest sporo lokacji, nie znalazłem żadnego papierka. Kurcze, papierki, sekrety, znajdźki. No kurde, ile jest tych ziółek. I ja nie mogę żadnej zebrać. Oho! A i wyczuwać. De jaskinia. O, coś tu jest. Coś tu jest, co to? Hmm. Huh. Znowu jakiś collectible, ale to wygląda jak jakiś herb? Zobaczmy, co ja znalazłem w tym momencie. Co to jest też to? No dobra, ale jak to uruchomić w ogóle, nie? W przyszłości. Mamy też to. Oh! Ooh! Conceptual items! Sometimes Daniel knows what to do but has to assemble his idea from multiple items. You can see his idea visualized as a blue transparent blueprint. Okay. You can insert items from inventory into the correct places and shown by his idea blueprint. Your progress is tracked by completion matter, telling you how much work you still need, uh, still need to be done. Uh, to my musimy coś tu zbudować? Może właśnie tę ma małą kuchenkę? Co, nie, nie tu? A z drugiej strony, okej. Okay. Dobra, dobra. Chyba od spodu tam, coś czuję, że tu trzeba od spodu coś, o właśnie, tu kratka. Wodę, że tak długo, Świetnie. Cieszę się bardzo. No dobra, mamy jakąś... Mamy ogólnie, jakbyśmy chcieli podgrzać wodę, jest super, mamy już miejsce do podgrzania, znaczy sprzęt do podgrzania wody. A, ale mieliśmy zacząć, co to jest za znajdźka. Journal. Uh, get to the camp. Takie mam teraz zadanie. Stella zadzwoniła z obozu. Dobra, documents mamy jakieś, notes and letters, czytaliśmy. Tutorials, last documents i collectibles mamy również. QR kody infoboard, scout badges. Lion, lion cups. Zobaczcie. Aha, to mogą być. Czy to są jakieś harcerskie odznaki? Chyba nie, ale zobaczcie sami. Discovered places. O nie! To wygląda, jakbym pominął jakieś jedno miejsce. Widzicie po kolei? Brakuje mi jednego miejsca w kolejności. To niedobrze. To niedobrze. Nie podoba mi się to. Ile tu jest znajdziek w tej grze? Tuż tu można chodzić po tym lesie. Yes. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym, dla tych, którzy będą chcieli zobaczyć dalszy ciąg moich zmagań w tej grze, czy wy chcecie, żebym rzeczywiście starał się eksplorować ten świat bardzo dokładnie? Aha. Uh -huh. Okej, okay, to trzeba zrzucić z drugiej strony. Czy wy chcecie, żebym eksplorował ten świat bardzo dokładnie, wchodzić w każde miejsce, zwiedzać, czy jednak iść z fabułą? Bo ja jestem rozerwany, ja bym chętnie wszedł wszędzie. Zobaczył wszystko. A kurczę, tu jest mnóstwo kwiatków, których nie mogę nawet zbierać. Także nie wiem, czy teraz przedkiem nie powinienem pójść po prostu w kierunku głównej strefy, bo coś czuję, że będę tu jeszcze wracał. A z drugiej strony, czy rzeczywiście będę? Na to wygląda. Co to jest za szlak? Zielony szlak. Oho i znowu to coś dziwnego. Patrzcie, i tu jest coś napisane. Lucky Leaf Summer Camp. No właśnie. Nie podoba mi się natomiast to, co jest na samym końcu tego, to wygląda jak jakiś zbiór kości tam na końcu zobaczyć. a spróbuję podejść do tego. Spróbuję najbliżej jak się da. I co? O, o! Także moi drodzy... Nie. Nie podchodźcie do tego. No dobra, wróciliśmy, żyję. <noise> Ale widzicie, nie ma achievementu za fatalną, beznadziejną śmierć, nie? Message received. A w ogóle ja zapomniałem sprawdzać też rzeczywiście tych SMS-ów. Ida. Uh, where are you? Call me as soon as you can. Be an asshole if you want. Just please find her. Nie odpowiedziałam jej, zapomniałem w ogóle to odpowiedzieć. A pamiętacie też, dostałem takie podpowiedzi... Odpowiedź o tej dziwnej dziewczyny? Przestań kłamać! Zacznij mówić prawdę! Coś tam, coś tam... Daniel jest kłamcą. I pytanie, kto tu jest zły? Może się okazać, że to my coś narobiliśmy jakiegoś bigosu? A nie, nie wiem, małżonka. Chociaż ktoś tam z was w komentarzach zauważył, że ta małżonka może mieć coś nie, nie, Że ona może nadużywać alkoholu? Coś ktoś takiego wyczuł? Ciekawą obserwacją to było. Także widzicie, no... Mniej więcej widać, gdzie jest główna... Znaczy... O oh, YEAH! Thank you very much! To nie koniec? Coś tu jeszcze leży? Nie. Już nie. I tak zapatrzę. No, więc e, jest tego sporo. Do szukania, do obserwacji. Nie, nie, ja mam nadzieję, że skoro tych kwiatków tyle zostało po drodze, to my jeszcze będziemy po tym szlaku wracać. Byłoby dziwne, że tyle rzeczy, tyle kurczę, kwiatków, rzeczy, które ewidentnie odstają od reszty, można zebrać, a mimo wszystko nie mogę tego zrobić. Na razie przynajmniej Dobra, gdzie myśmy dotarli? Co to jest za miejsce? Sand Gurast Spring! Okej okay. Let's see if I I jest, ah, proszę bardzo Tylko tutaj widzę, że też mała minigierka jest z tym spinaniem. You have to search for the right way Up by looking for climbing holes. Not every path leads to the top. Some of the holes are wide enough to let you switch your hands. You can do that by clicking on the same spot you are currently in. You can reach the top by clicking on the marked ledge. After you've climbed up, you can get back down by clicking a on a fast climb down hotspot. Mega! Władzcie, to w ogóle też jest fajne to, że oni tutaj jakby Maciecie sobie to skanować. Że oni tutaj zadbali też o to, żeby to była minigierka podczas wspinania. Eee, bardzo pomysłowa opcja. Bardzo pomysłowa. Co to jest to? Mogą, mogą myć ręce, ale czy tym czyścioszek? Co chwila jakieś mycie rączek? No Jestem pewny, że za to będzie achievement. Wymyłem ręce w każdym możliwym miejscu. Tak mi się wydaje. No dobra. Spinamy się zatem. Zostawiamy na razie to miejsce. Zobaczmy. I teraz co? Aha, tu mogę. Aha, i mogę sięgnąć. Okej, okay, a ja muszę wybierać miejsca Czekajcie, jak to wygląda? Tak wygląda, tutaj mogę się złapać Mogę zmienić, A jak zmienić Jak zmienić rączkę? O, patrzcie, zmieniam rękę Dobra Trochę sztywno to wygląda, ale nie przejmuję się tym Spróbujemy sięgnąć tu Tu O Cóż za... Who are you? Wait, I just want to ask if... Stella. Wasze, dzieciaki to jakiś no, no takie. Kurczę, ale znowu, ale znowu. No, no, po prostu ja nie potrafię inaczej. Widzę, że ona pobiegła tam. Oczywiście, że to jest rysunek, oczywiście. Ale... Ale oczywiście, co widzę? Widzę ścieżkę w drugą stronę. No jak mogę nie pójść? Oczywiście, że mnie to intryguje. Proszę mi dać jakiś sekrecik za to, że poszedł do mnie tam, gdzie trzeba. Obrażę się, jak tu nic nie będzie. Taki zagajniczek trochę. Bardzo fajne miejsce klimatyczne. Oj, tu jest wejście. Co tu? Co tu jest? Zobaczcie. Access workbench? Zobaczcie, coś znaleźliśmy. World item. A spróbuję to jakoś otworzyć. Może dłutem? To nie jest dłuto, przepraszam. Że młotkiem? Zobaczmy. O! This would make a great torch. Great torch? Hopefully, they're still dry. Uh, zapalnic, uh, no. Uh, Zapalki. It's highly flammable. Huh. Got everything I need from here. New collectible e new. Okay. Viskov. Vikov. Vikov Castle Legend. Congrats, Grizzly! Looks like you found my star, so I'm leaving you with my fire kit. Next time, I'm going to make it much harder for you. Okej, okay, proszę bardzo. D. Podpisano. Tam też widziałem jakiś rysunek. ciekawe, jestem, czy tam jakiś, jakiś nie ma sekretu. No dobra, i co? I to tyle. Jak widzicie, nie wymagaliśmy tutaj żadnego żadnego sprzętu nie było, sprzęt nie był wymagany. Okej, okay, zobaczmy, co to jest to. To jest jakiś rysunek. Aha, dobra, rozumiem. Czyli tutaj mamy materiał, to może trzeba go na przykład pociąć. Dobra, ale. Widzicie, co? To wszystko fajne, tylko nie mamy. Hmm, nie mamy jeszcze żadnego patyka. Trzeba by znaleźć jakiś patyk do pochodni albo jakiś taki, wiecie. Mamy też zapalniczki. Sirki. Sirki, Original. Sirki. Sirki, sirki, siurki. Nie dobra, nie, nie, nie siurki. Nie, zostawmy to. Journal. Co my tu jeszcze mamy? Scout Badges. Myths and Legends. A? Co ciekawe, to jest dopiero trzeci Myths and Legends. Jezu, ile ta grama. Ile ta grama sekretów? Ja pamiętam, że na steamie było napisane. And lots of secrets. Naprawdę lots of secrets. O kurcze. Jak chcę tam przejść? No nie mówcie mi, że tam nie można przejść. Chyba się nie da. Ale widzicie, no wygląda, jakby tam też było jakieś przejście. Dobra, mega, mega. No, czuję się coraz bardziej kupiony, nie wiem, jak wy. No naprawdę, czuję się coraz bardziej kupiony. Bo poza podróżą po tej grze można naprawdę tutaj sporo rzeczy odkryć. A co, jeżeli by na przykład tego nie znaleźć, to co będzie trudniej? Nie znajdziemy pochodni? Czy to jest fabularne odkrycie, czy to jest zupełnie dodatkowe odkrycie? A ja patrzę na zegarek, jest 47 minut, i ja już muszę kończyć. A mi się tak dobrze w to gra teraz. O, jak mi się w to dobrze gra. Dobra. Spójrzmy na to. Znaczy, wiecie co, my mamy ten Starter Kit. Teoretycznie, tak? Znaleźliśmy. Do tego, żeby rozpocząć, znaczy rozpalić ogień, prawda? Ale tu jeszcze mam wrażenie, że to jest coś związanego z miodem? Albo z grzybami? To to złoty kolor? Ja tak czy siak zrobię sobie screena tego, nie wiem czy będzie mi potrzebne czy nie, ale rysunki wolę sobie oskrinować W razie czego możemy tam na dół też zejść. Ja coś czuję, że będzie można, ja będzie można tutaj jeszcze wracać. Tam były przecież jakieś przejścia, jakieś miejsce, gdzie można było deskę zrzucić. Ja mam nadzieję, że to cały czas jest teren otwarty. O nie!

No właśnie, czyli tak, fabularnie. To znalezisko było fabularne. O, już się cieszyłem, że znalazłem coś niefabularnego. O! Tu jest kijaszek! Let's burn these little suckers. A ja, yeah. Dobrze! Palimy pająkę, jak w są trujące, więc zginąłbym od trucizny naturalnie, jak to ja. Zobaczmy. Mamy torch i teraz tak. Dziab. Do tego palejmy alkoholem i podpalimy. Now we're talking. Let's see who's a, jest! Idziemy! Zawalczyć! Z pająkami! Pająki zwalczaj ogniem! Burn you little assholes! <laughs> Okej okay. O Jezu, tu ich jest! Ło, Jesus! Oby się matka pająków tylko nie zemściła na mnie Błagam, o matko pająków Nie mści się na mnie! Masz tych dzieci miliony. Dobra, trzeba to przeciąć. No właśnie, ta dziewczyna, nie wiem, co ona w ogóle. Czy to nie jest jakaś. Kurde, super bohaterka. mi. <laughs> co to? Wiecie co, czy to nie był ja je przypadkiem? Jelonek, który nagle wybuchł eksplodował? Czy jakaś pułapka? Matko, zobaczcie, tego tu jest. Ja się coś. to Zdecydowanie, ja, ja nie wiem, przypadkiem, czy tu. Jóko to cioski jest duża. Blech! A nie mogę prze, prze, przemyć sobie głowy, coś? Nie cały czas ciekawy ten tunel, który tam biegnie, nie? pamiętacie, że był tunel pod kapliczką? Okej. Okay. Pięcie pająki. Może ja achievement za spalenie wszystkich pająków. Oby to będą ciekawe doświadczenie, a ja już muszę kończyć. W takim momencie! Wyszliśmy do takiej paskudnej lokacji. Jest mnóstwo pająków. I innych cholera go jeszcze tutaj. Ue! Skąd one spadają? Wynocha Wszystkie, wszystkie trzeba spalić. O! Tu też! Do widzenia, i tutaj Przysciutko. Dobra, Staram się poczyścić Dobra Idę dalej, poczyściłem co się dało, tu patrzcie I kolejny znowu Bo Może trzeba Szybko od tego odejść, żeby to szybko Dobra, uciekamy Ha, nie chlupnęło na mnie Ok. Muszę przyznać, że chyba tutaj nie byłem What earth was that? Wiedziałem, że to będzie jakaś matka pająków. Ja byłem po prostu przekonany, że to będzie jakaś matka pająków. Przyszedł jakiś gość i zabija jej dzieci. Wcale nie przestaje tego robić. A skutki mogą być opłakane. Tego, że ja tutaj cały czas staram się ubijać każdego pająka, którego napotkam. O rany. I co dalej? Ja już muszę kończyć. Halo! Ops! Dobra, jechałem na dupie. Dobra, wszystko rozumiem. To ta duża tarantula. Ta duża tarantula. Shit. Dobra. Ta duża tarantula zbiera te biedne sarenki. Kolekcjonuje je. Ja to tylko przelotem, proszę się nie przejmować. Wszyscy, którzy macie arachnofobię, sorry bardzo, ale. No, musicie uważać. Raczej, już pewnie zamknęliście dawno ten materiał. I się nie dziwię. Nikt z arachnofobią raczej nie przeżyłby do tego momentu. Także uwaga. Ech! Oczywiście, że mnie żegnęło. Nad nie wiem, gdzie jestem. Mało teraz widzę. Muszę chyba uważać, bo to może ona mnie zaatakować, kiedy właśnie nie patrzę. O, o! Jesus! Ile tu jest pułapek z tych kurcze. Żygających małych sarenek. Żygo sarenki. Błoto sarenki. Dobra. A. Którędy trzeba iść. Tędy na pewno trzeba przeciąć. No na pewno, więc zobaczmy z tej strony. będę ja nie przyszedłem? Ciężko powiedzieć. Ciężko bardzo powiedzieć. Nie, raczej nie przeszedłem stędy stąd. Raczej. Na razie staram się po prostu niszczyć te wszystkie pająki. Raczej wyjścia nie widzę. No nie. To jest, to jest ślepy zaułek. Czyli tak czy siak. <grytanie> Jeśli nie spotkam tego wielkiego pająka, to, to się zdziwię teoretycznie. Także uważajcie, bo tutaj może ten pająk po prostu się pojawić w którymś momencie. Skutstwo. Auć! Aha. Ja wręcz muszę bardzo uważać, bo to spada na mnie. Dość, że mnie to jeszcze obryzguje. To, to właśnie dostałem w głowę znowu tym. No właśnie. Chyba jestem trochę uszkodzony. I Jak ja się za bardzo pouszkadzam. Coś czuję, że będzie po mnie. Muszę uważać. Czy stamtąd przypadkiem nie idzie jakieś dziadostwo? Co tu mamy? Muszę zejść. Seriously? Jeszcze niżej? Nine? Nie godzę się na to. Spójrzmy niżej. Wygląda jak błoto. No właśnie. Zdecydowanie nie chcę skończyć jak... O o! Czemu to jest tak ciemno? Eee... Nie ma latarki? F to było flashlight chyba, tak? A! Dobrze. Okej. Okay. Pochodnia mi się skończyła. Jeśli była potrzebna pochodnia, to już nie jest. Mamy zapis gry, moi drodzy. Aha. O Jesus. To są ten sam symbol, ten same takie znaki, jakieś takie kości. Co to jest za symbol? O kurcze Czy myśmy wyszli znowu po drugiej stronie jakiegoś dziwnego świata? Znowu jest noc, a przecież był dzień. Przed chwilą był dzień. Moi drodzy, ja wiem, że to jest taki klimaks trochę, taki trochę wiedzie, że będziecie mówić mi o polsatach, kurcze innych rzeczach, ale no muszę kiedyś ten odcinek skończyć. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Będziemy zwiedzać dalej, ale dla mnie najważniejszym pytaniem jest, czy będziemy zwiedzać jeszcze te stare szlaki? Bo jeżeli będziemy szli jednym kierunkiem i nie da się pozbierać tych, nie wiem, kwiatków po drodze, nic, czy może nie odkryłem jeszcze jakiegoś elementu zielarskiego? To trochę szkoda, bo gra mimo wszystko wygląda na to, że prowadzi nas cały czas do przodu, ale szlaki stare pozostają. Więc jestem ciekaw, jak ona jest w sumie skonstruowana. Tymczasem, czy spotkamy się w trzecim odcinku? Wszystko zależy też między innymi od was, ale ja czuję się mocno wkręcony, mimo że gra ma taki klimat, który po prostu no, czasami tu powoduje, że mam pełne porty. Ale zobaczymy, może się jeszcze zobaczymy. A tymczasem, trzymajcie się wielka piona i sorry za ten za długi odcinek. Cześć.